nie miałam. No po prostu nie wiadomo, co w ogóle nas czeka. Chciałam, żeby, to znaczy spotykaliśmy się w różnych okolicznościach, żeby omówić różne sprawy. Przede wszystkim zawsze na zewnątrz, potajemnie w małych grupkach. Ale no, co dalej robić, co nas czeka? No, ta suwerenność państwa to była taka, wiadomo, że raczej patrzono w kierunku Rosji, ci, którzy tam rządzili. No, teraz jest zupełnie inaczej. Czułam się na tyle zagubiona, i że nie można było wprost wypowiedzieć zdań, które chciałyby się powiedzieć. Nie wiadomo, z kim się rozmawiało. Tworzyliśmy różne sytuacje, w których można było wybrnąć i coś właśnie zrobić. No, system wielopartyjny to wtedy sytuacja była po stanie wojennym, że jak spotykaliśmy się z różnymi osobami o różnych opcjach, to no, niestety dochodziło do różnych takich spięć, bo ten należał do takiej, ten do tamtej. I można było powiedzieć, że takie główne spotkania nie były owocne. Wolne sądy, no wtedy to rzeczywiście różne problemy nas nękały, sądy nękiły. No teraz jest trochę lepiej, ale w okresie stanu wojennego to dosyć dotkliwie odczuliśmy. Jeżeli chodzi o Kościół, zawsze był pomocny, głębokiej wiary byłam i jestem. Kościół dużo nam pomagał, myśmy również właśnie uczestniczyli czy w mszach za ojczyznę, czy w wyjazdach do Brygidy, czy do Warszawy. Było to takim momentem podbudowującym, kiedy Kościół, przedstawiciele Kościoła przychodzili na rozprawy sądowe, czy właśnie organizowane były msze za ojczyznę. No, później dopiero zaczęły być marzenia, że chciałoby się, żeby rodzina, przyjaciele jakoś uporządkowali sobie już po tych swoich przejściach życiowych sprawy. No i czuję, że teraz jest no, lepiej z różnych właśnie względów, o których wiemy, ale niezadowolonych życiowych, to osób życiowych to zawsze nie będzie brakować. Krótko i zacznę od tego panowie, bo często spotykamy się gadamy. Co z tego gadania wychodzi i może powinniśmy się zastanowić nad tym, co ja po sobie zostawiłem. To powinno nas bardziej interesować. Gadanie to jest słowo ulotne, też jak ktoś coś napisze, to wiadomo, że jest napisane i tego. Nasze stowarzyszenie wydało 6 książek. Do ciebie, Józek, do twojego podwórka, Solidarność. Solidarność nie opracowała własnej historii. To takie ogólne. Ja myślę, teraz szukamy. To wyżej szuka, żeby ktoś tam opracował nam agentów Solidarności. Nie możemy za ZIPN-em rozmawiamy, wszyscy jest takie, mówię, pieniądze mamy, szukamy do tego, żeby ktoś tam zrobił. O naszych marzeniach. Czy o takiej Polsce, żeśmy marzyli, co obecnie żyjemy?
Po prostu to, co oglądam i za to, co niektórzy wyprawiają, że plują milicjantowi, czy prokuratorowi, czy innym w gębę, czy tego w tamtych czasach za komuny, to by to siedział, by został schowany i siedział dzisiaj. Mamy wolność, ale nie ma w pewnym stopniu jeszcze odpowiedzialności za państwo. No, to co się udało, to co się nie udało. Może jeszcze więcej nam się uda. Ja dziękuję na razie.